Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Jarosław Leszek. Czy udział w wyborach powszechnych jest legitymizowaniem wyprzedaży ziemi polskiej, to tak zwanym podpisaniem czeku? No, przyznam się szczerze, że nie bardzo rozumiem Pańskiego pytania. Nie widzę jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego między udziałem w wyborach a wyprzedawaniem ziemi polskiej. No, to być może, że jest pośredni związek, że jeżeli się na przykład w wyniku wyborów powszechnych dojdzie do władzy jakaś banda sprzedawczyków, którzy wyprzedadzą polską ziemię prastarą, no to, ale to tylko w takim przypadku ma to związek. Natomiast sam udział w wyborach no nie widzę. Także jeśli, nie wiem, prosić mogę, to żeby pan sprecyzował to pytanie, bo tak to nie potrafię na nie odpowiedzieć tutaj inaczej niż to zrobiłem. Ludowy Obserwator. Dzień dobry. Och, jak się ładnie nazywa, tak jak taki dziennik niemiecki z czasów wojny. Volkischer Beobachter, to ładną ksywę sobie pan tu zrobił. Dzień dobry, panie Stanisławie. 100 lat zdrowia i jeszcze dodatkowo i tyle samo publikacji życzę. Pytanie, ma pan 3 komórki, w których można zamknąć na 60, 40 i 20 lat jakichś polskich polityków za karę. Kto i gdzie by trafił? To i gdzie by trafił, można zamknąć dowolną ilość. I z tym się wiąże drugie pytanie. Jakby miał pan możliwość w tej chwili wysprzątać Sejm z posłów, to kogo by pan zostawił? Pozdrowienia. No, znowu, nie bardzo rozumiem tego pierwszego pytania. Jak to za karę? Jak za karę, jeśli bym się im udowodniło jakieś przestępstwo, to nie do komórki, tylko do więzienia ich zamknąć i nie na 60, czy 40, czy 20 lat, tylko na przykład, no, jeśli by popełnili coś takiego, co jest zagrożone karą więzienia dożywotniego, no to tak by trzeba było ich wsadzić, a jeżeli tam na jakąś niższą karę, no to na niższą. I tyle, no jak za karę, to wie pan, to nie jest tak, że mnie się jakiś polityk nie podoba i w związku z tym zamknąłbym go w komórce na 60 lat. No to nie, ja nie jestem zwolennikiem takich samowolek, w związku z tym uważam, że tu powinien być jakiś porządek. Natomiast na drugie pytanie, jakbym miał możliwość w tej chwili wysprzątać Sejm z posłów, to kogo by pan zostawił? No, poczekałbym 4 miesiące. Za 4 miesiące kończy się kadencja Sejmu i wszyscy będą tam wysprzątani. W związku z tym, po co wykonywać jakieś gwałtowne ruchy, przy których można by skrzywdzić jakiegoś posła? Wystarczy poczekać 4 miesiące i wszystko się samo załatwi. Głowa bez jeźdźca, 3828. Szanowny panie Stanisławie, dziś mam aż 2 pytania. Na jakim polu, pana zdaniem, PiS i PO mają autentyczny konflikt, w którym autentycznie wyrywają sobie z mord prawdziwe ochłapy mięsa, a na jakim polu ten konflikt jest pozorny? Czy to wynika z tego, że agentura w naszym państwie jest podzielona pomiędzy siły obcych mocarstw, czy może z czego innego? No właśnie z tego, że agentura to jest zgodne z moją ulubioną teorią spiskową, według której Polską rotacyjnie rządzą 3 watachy. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i amerykańsko-żydowskie. I konflikt między PO i PiS to jest konflikt między stronnictwem pruskim i amerykańsko-żydowskim. W tej chwili presja pruska na Polskę jest no, widoczna gołym okiem. Tam naczelnik państwa się odgraża, że nie oddamy ani guzika, a Turowa w szczególności. No ale jak pamiętamy z poprzednich doświadczeń miesięcy, no to jak przychodzi co do czego, to naczelnik państwa razem z całym PiS-em Dudy w miech
Tak naprawdę to, ponieważ obydwa te gangi polityczne są agenturalne. Jeszcze tu sytuacja może być skomplikowana ze względu na osobę pana premiera Mateusza Morawieckiego, o którym to dokładnie nie wiadomo, czyim agentem on właściwie jest, jeżeli w ogóle jest. A są pewne przesłanki, żeby go o to podejrzewać, bo na przykład godził się bez żadnej dyskusji. To na wszystkie żądania niemieckie, teraz kładzie to karb na karb własnej naiwności, że uwierzył pani Ursuli von der Leyen, ale ja nie wierzę w takie tłumaczenia, bo pan premier Morawiecki w innych sprawach jest bardzo przytomny i tak nie jest taki wcale łatwowierny. W związku z tym myślę, że tak, a tak naprawdę to wydzierają sobie konfitury władzy. No, PiS korzysta z konfitur władzy, ale nie tylko PiS, tylko jego tam zaplecze polityczne. Pan naczelnik państwa, podobnie jak szef Volksdeutsche Partei, musi swoich zwolenników karmić, bo jak ich przestanie karmić, no to zostanie, że tak powiem, światem w garści, czyli generałem bez armii. Nikt mu nie będzie plakatów rozwieszał, nikt nie będzie biegał z ulotkami i tak dalej, no to musi ich karmić. No i ich karmi, tyle tylko, że przecież nie z własnej kieszeni, tylko z kieszeni podatników. No i tutaj każdy mądry jest i o to się kłócą, tak naprawdę o to się kłócą. Pytanie drugie. Zacznę od krótkiego spostrzeżenia. Na wojny wysyła się żołnierzy, którzy czasem nie grzeszą rozumem, a jednak nie mówi się o tym, że ich ofiary umierają od głupoty tychże żołnierzy, a obwinia się zupełnie inne czynniki, takie jak decyzje ich dowódców, polityka rządu czy też samej głowy państwa. Rozumiemy bowiem, że głupota jest tu cechą kosmetyczną, a może nawet przypadkową. Nie bardzo rozumiem, o co panu chodzi. Musi pan postawić, wyjdźmy od postawienia prostego pytania. Co to jest wojna? Na czym polega wojna? Na tym polega, że stosuje się, wojna to jest próba zmuszenia nieprzyjaciela siłą do tego, żeby się zastosował do naszych żądań. Siłą to znaczy również przy pomocy zabijania nieprzyjaciół naszych. No to nie jest efekt głupoty, tylko do logiki wojny. Taka jest logika wojny. Także nie bardzo pana rozumiem. Jeżeli na przykład te same cele chcemy osiągnąć w drodze negocjacji, no to tam przekonujemy, przekupujemy tamtego partnera naszego negocjacyjnego, agenturę uruchamiamy i tak dalej, ale jak dochodzi do wojny, no to się nie ceregielimy, tylko zabijamy naszego nieprzyjaciela, tym bardziej, że on broniąc się nawet zabija nas. Dlaczego więc działania i zachowania aktywistów i polityków, tu czytam dalszą część tego pytania, szeroko pojętej lewicy tak często tłumaczy się ich indywidualną głupotą, zamiast oceniać ich z perspektywy zadań, które realizują niczym żołnierze? A może manifestowanie głupoty jest integralną częścią obecnej socjotechniki? Co pan o tym sądzi? Dziękuję, życzę pogody ducha i pozdrawiam. No, problem polega na tym, że tak powiem, być aktywistą, jak to pan nazywa, czy politykiem lewicowym, no to trzeba mieć jakiś defekt umysłowy. Stanisław Cat-Mackiewicz mówił, że człowiek inteligentny nie może być socjalistą. Ja jestem tego samego zdania. Człowiek inteligentny nie może być socjalistą, ponieważ zasady socjalistyczne nie wytrzymują krytyki w świetle logiki, zwyczajnej logiki formalnej. W związku z tym, jeżeli ktoś tego nie zauważa, no to jest mało spostrzegawczy do tego stopnia, że można nazwać go durniem. No i tyle. Pan Rembix Politics. Szanowny panie Stanisławie, ale mi tu przyskoczył.
kadził. Geniusz lubelszczyzny to prawie jak geniusz karpacki, a właściwie nie prawie. Szmaragdzie na koronie polskiego dziennikarstwa. No. Bardzo, ale to bardzo trudne pytanie. Czy jest pan w stanie powiedzieć chociaż jedno dobre zdanie o każdym z premierów z ramienia SLD? Józefie Oleksy. No jestem, oczywiście. Józef Oleksy był obdarzony takim jowialnym poczuciem humoru. No to w moim przekonaniu to jest zaleta. To dobre zdanie, jedno już powiedziałem. O Włodzimierzu Cimoszewiczu. No on poczuciem humoru nie był obdarzony, ale za to czasami mu się wyrywały takie bardzo trafne spostrzeżenia. Jak był premierem, to tym, jak tam mu suplikacje rozmaite zanosiły ofiary powodzi, no to powiedział, że trzeba się było ubezpieczyć. No to całkiem rozsądna rada, tyle tylko, że spóźniona, ale rozsądna rada. Leszku Millerze. No Leszka Millera to poznałem osobiście i w związku z tym, no ja właściwie za jedno go cenię. Za jedno go cenię w odróżnieniu na przykład od Aleksandra Kwaśniewskiego, którego nie cenię absolutnie, że Leszek Miller był takim, czy jest takim self-made manem. Człowiekiem, który nie woził się na cudzych plecach, tak jak Aleksander Kwaśniewski, tylko, że tak powiem, sam zapracował na własną karierę. A ta kariera była, no zresztą tu elastyczność wykazywał dużą. Przypomnę taki incydent, Leszek Miller był chyba pierwszym politykiem polskim tej rangi, który odwiedził centralę CIA w Langley i tam spędził podobno cały dzień. Co tam robił, to nie wiem, ale potem, jak już po tej wizycie, to w podskokach załatwił sprawę rehabilitacji pułkownika Kuklińskiego, której podobno nie można było załatwić tamtego, no aż zasłużył na pochwalną recenzję samego Zbigniewa Brzezińskiego. Więc to widać, że elastycznym politykiem był Leszek Miller. Marku Belce. No Marek Belka był szefem rządu, do którego przez cały rok był szefem rządu, a może nawet dłużej, do którego nie przyznawała się żadna formacja parlamentarna. A mimo to pan Marek Belka rządził jak gdyby nigdy nic. No to świadczy o tym, że źródła jego władzy i jego pozycji politycznej nie pochodziły z Sejmu, tylko gdzieś spoza Sejmu. No to może być w pewnych okolicznościach zaleta. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tutaj pisze pan i 200 lat życzę. Dziękuję bardzo. Batutu 321. Dzień dobry, panie redaktorze. Kto dzisiaj jest gwarantem naszej zachodniej granicy? Nikt. Nikt. Marek Nowak 25-71. Dzień dobry. Jak pan ocenia socjalizm jugosłowiański w wersji Josipa Broz Tity? Czy w porównaniu do dzisiejszego eurosocjalizmu w wydaniu Unii Europejskiej nie byłaby to trzecia, lepsza droga? No, eurosocjalizm w Unii Europejskiej dokonuje się prowadzona, tu mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną. Trzeba sobie raz na zawsze to wbić do głowy, która jest prowadzona według strategii zaproponowanej przez Gramsciego, przez Antoniego Gramsciego. W tej strategii na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie. W wersji tego socjalizmu Josipa Broz Tito, tam jak zresztą każdego socjalizmu, duraczenie występowało, a jakże, ale tam aż tak daleko idące, tu pewne podobieństwa nawet były, bo w Polsce nawet w czasach stalinowskich, chociaż była intensywna presja na to, żeby tutaj kolektywizację przeprowadzić, to jednak prywatna własność ziemi została utrzymana, a po 56 roku, właściwie nawet wcześniej, po już w 50,
jak po śmierci Stalina. Te wszystkie kołchozy zaczęły się rozwiązywać i Gomułka przyjął to do wiadomości. Nie forsował takiej rekolektywizacji drugiej, tylko tam inne formy, że tak powiem, socjalistycznych przemian na wsi zastosował, na przykład kołka rolnicze, kontraktacje i tak dalej, i tak dalej. Także ta własność prywatna w nomine istniała, ale została wprzęgnięta, że tak powiem, w gospodarkę plonową. No to tak, więc tam, a jeśli chodzi o jugosłowiański system, no to on miał charakter taki korporacyjny, samorządowy, że tam samorządy były, nie wiem na ile te samorządy były autentyczne, bo tam gdzie partia komunistyczna rządzi, to tam żadnej autentyczności mowy być nie może, to ja to wiem z doświadczenia. Że tak, owszem, wszystko jest, ale w ramach socjalizmu, to znaczy w ramach tego, że partia o wszystkim decyduje i w każdej sprawie ma. Jeżeli my jakieś mamy złudzenia co do Tity, to tylko dlatego, że on tam się Stalina nie chciał słuchać w pewnym okresie i w związku z tym takie tam obelgi tu Stalin na niego, że i zwłaszcza te stalinięta, takie jak tam nasi ci umiłowani przywódcy wtedy, że to łańcuchowy pies imperializmu i tak dalej, Tito, no to takie, to ja jeszcze to pamiętam z własnego dzieciństwa. Nie ma żadnej trzeciej drogi, trzeba sobie to wybić raz na zawsze. Socjalizm jest ustrojem niewolniczym, wszystko jedno w jakim wydaniu. Patryk 42:16. Dzień dobry, panie Stanisławie. Po co właściwie powstawały tak zwane wolne miasta, Gdańsk, Kraków i tak dalej? Pozdrawiam. No, to był rodzaj kompromisu. To był rodzaj kompromisu. Kraków to jest wcześniejsze wolne miasto, jeszcze w XIX wieku. Natomiast ponieważ Polska tutaj kładła nacisk na to, żeby uzyskać dostęp do morza i przynajmniej jeden port, w jednym porcie tam się usadowić, no to dlatego Gdańsk nie mógł stanowić integralnej części Republiki Weimarskiej, która powstała po I wojnie światowej, tylko został wyodrębniony jako wolne miasto. Podobnie było z Krakowem. Także to były takie rezultaty kompromisu, a takie kompromisy nigdy nie są trwałe, co pokazuje los Krakowa jako wolnego miasta i los Gdańska jako wolnego miasta. Gdańsk przestał być wolnym miastem 1 września 1939 roku. No teraz Dulcessa wolnego miasta Gdańska próbuje tak tam forsować taki charakter, ale no nie wiem na ile jej tutaj naczelnik państwa pozwoli. I tą wątpliwością kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.